Cześć, siemano, z tej strony StoHappyK, a to jest dalsza część Rimworlda na tym kanale. A propos Rimworlda ostatnio, no czemu nagrywam dzisiaj? Bo pewnie teraz myślicie, dlaczego nagrywam dzisiaj, a nie na przykład jutro w piątek, jak zawsze. Powód jest taki, że mi nie będzie najpewniej pasowało nagrywać przez najbliższy czas, przynajmniej do końca miesiąca, w piątki. Dlatego będę próbował nagrywać wtedy, kiedy będę mógł. Nawet kosztem weekendu. A teraz Rimworlda biorę dlatego, że trzeba dalej kontynuować tą serię, nie? Coś trzeba z tą serią dalej porobić, a nie tylko jak ostatnio robiłem chyba dwa live'y, może trzy, nie pamiętam już sam, w poprzednim tygodniu. To trzeba trochę ruszyć dalej z tym wszystkim. Mam oczywiście Bumelopę, której przydałoby się na pewno powiększyć trochę tą strefę, żeby więcej mogła dawać tego paliwa, więc może dziś dotąd i poszerzę strefę. W międzyczasie to pójdzie na rozbiórkę. To działa, może niech zostanie. Ale tak, no dalej rozwijamy naszą osadę. To na pewno. Nigdzie nie mamy, jeszcze mamy miejsce na jakiegoś nowego kolonistę, nie mamy. Czyli będzie trzeba wybudować kolejne chaty mieszkalne. To jest granit, a ta podłoga, nie wiem czy jest z granitu, czy z czego. Już sam nie pamiętam. Granit. Tak, to jest granit, dobra. Czyli tak, podłogę z granitu robimy. W tym miejscu może postawię kolejny budynek mieszkalny. O. O, w tym miejscu też akurat jakiś wejdzie, ale może na początek odgrodzę w tym miejscu. Zmarnuję te bloczki, ale ogrodzę się przynajmniej tutaj, żeby tak łatwo nie zaatakowali. No znaczy tutaj i tak przejdą, tu i tak przez rzekę przejdą, ale zawsze jakieś zabezpieczenie, żeby mi od boku nie wbili. Ile mi zostało? Niewiele, no to wykorzystam to pozostałe w taki sposób. I oczywiście w badaniach jesteśmy dalej do przodu, mamy lepszy stół do badań i od razu myślę, żebym poszedł w to. Bo chyba Superstal, pamiętam, że chyba, nie wiem już, czy mieliśmy Superstal w okolicy, czy nie, ale raczej nie, więc złoto mamy, stali mamy w miarę sporo, zwłaszcza jak to jeszcze wydobędziemy w okolicy. Tutaj komponenty mogą być jedynie problemem, ale raczej się z tym jakoś poradzimy, nawet wiecie co mam na myśli. Ale na pewno będzie trzeba pójść po Superstal do wiosek, żeby trochę zdobyć, mimo wszystko. A propos już zdobywaniu, to myślę, że można rozebrać ten stół. To krzesło przenieść tutaj, albowiem chcę, będę chciał umieścić ten stół do badań, ale widzę, że brakuje mi komponentów mimo wszystko. Tutaj przychodzą ludzie z plemienia, ale raczej oni nie mają tego, dlatego też komponenty wydobywamy. Nagrywam, mam z głosem, żeby przypału nie było. Na pewno będę chciał nowych kolonistów mieć, ale to nie tak hop-siup. Też granitowa, dobra, no to te dwa jeszcze zabrać, jakbyście mogli. Z nimi na spokojnie sobie porobię, żeby nie było. Znaczy nasza ideologia ma... Tak, ma. To będzie trzeba kogoś nowego znaleźć. Tu widzę, mamy dostarczyć świnki, no to dostarczymy. I zadanie ukończone. Mamy teraz z nimi lepsze stosunki. Jest to zawsze na plusie. Plemię jak plemię niezbyt dalej za mną przepada. Jedzenia mamy chyba w miarę sporo na ten moment. Zmniejsza do 22, może wtedy więcej to porobi. Ale dobra. Że będziemy mieli spoko.
To na pewno, więc mogę sobie odhaczyć, żeby tu nie będą sadzili. Tu sadzą, no to może żebyście tu na razie nie sadzili. Wiesz, że będziemy mieli sporo jedzenia również. Ci opuszczają kolonię. Loczki widzę zrobione, czyli tu już stawimy drzwi. I kolejne mieszkanie wstawimy dla kolonistów. O, widzę, że nawet się pofotkowali z najazdem. A nie, ludorzecza sfora. To jednak nie najazd. Ale dobra, jakiś doniczka i oczywiście tradycyjnie światło. A gdzie ta ludorzecza idzie? Z północy. Cztery szczury. Tutaj nigdzie nie mam dalej wież obronnych, ale mam tutaj ludzi. Ile mam właśnie na bronie już? Wszystkich. Poza tym jednym, więc was zabierzemy tutaj. Ustawimy. Jakbyście się pośpieszyli. Tu widzę, że ktoś idzie poza to, to ty możesz się ustawić tutaj. Tu ustaw się tu, a ty ustaw się tu. Mam nadzieję, że one tylko idą tak jak... Tak, idą tak jak chcę, więc będziemy mieli chyba czysty ostrzał. O! I to jest przydatne. Ale to jest do wybudowania. A zaawansowane komponenty to się przydadzą. To jest do wybudowania. I to jest to... Mam im to przynieść. A nie. A to jest do wbudowania. Dobra. No to można wybudować w sumie monumenta. Dla niej. Tylko zajmijcie się szczurami. Żebyście mogli. A ich 5 było nawet. To jeszcze lepiej. No dalej, dawać. Ja wiem, że dacie radę. Ja wiem, że szczury są czasem trudne do trafienia, bo małe, ale no bez przesady. Dobra, nice. Pokonane. Czyli mamy z głowy jedną rzecz. A teraz tak, monument gdzieś wylądował. Tylko nie wiem gdzie. A tu już jest. I chwila. A nie, to nie jest to, to jest... To nie to. Gdzie on wylądował? Tu wylądował. Jak to jest duże. Ej, to no, takie duże nie jest. Tylko jak to ustawić? To jest dobre pytanie. W którym miejscu by to ustawić? Tutaj bym mógł, ale tam będzie przeszkadzać bardzo, widzę. Te farmy na pewno przeniosę, więc może od razu bym ustawił, albo zostawiłbym, nie wiem. Albo przeniosę te farmy później w to miejsce. To byłby zawsze jakiś pomysł. Ale wracając do monumentu, no to może w tym miejscu mimo wszystko postawię. Raczej tak bardzo zawadzą nie będzie. Zobaczy się, co z tego wyjdzie. Wiem, że jakoś inaczej się drogę poprowadzi mimo wszystko. Na pewno trzeba kabelki poprowadzić dalej w to miejsce, bo od razu połączę z tym. Postawili. I jak to wygląda? Ścianka i to, czyli potrzebuję na pewno więcej wapnia. Czyli tutaj to mam, to biorę i to biorę. Tu widzę komponenty lecą, więc już będę mógł wybudować w końcu stół badawczy lepszy. Co od razu zrobię. Pyk. Jakbyście się mogli za to zabrać i żeby się udało, byłbym wdzięczny. Mam pomnik konika, to się konika postawi w tym miejscu, może. Będę miał przy okazji więcej zadowolenia. Randomowego rekruta mamy w tym miejscu? Nie. Nie, to jest do pobliskiej frakcji, to nie to. Ale dobra, tu widzę mamy robione, więc... Podłogę już od razu mógłbym w sumie chyba zacząć konstruować. Cyk. Zaczyna się budować, no i bardzo ładnie. Tak się zastanawiam, czy coś w tym monumencie by zrobić.
Tych budynków na pewno nie chcę ruszyć. To są takie budynki historyczne, że tak powiem. Jedne z pierwszych. Ich na pewno nie chcę ruszać. Dostawca przyszedł. Wiesz co, może podziękuję. Ale tak, tu widzę brak do wybudowania dalej tylko zostało. I co by w tym miejscu dać? To jest takie dobre pytanie. Na które niestety nie mam odpowiedzi. Trzeba będzie pomyśleć. A skoro leci w tym miejscu... To później... Dobra, to może zrobimy tak. Ten monument... Poczekam, aż się skończy to wszystko. Po prostu go zostawię. Ten zaawansowany komponent. On się przyda, albowiem będę chciał od razu lecieć na to. Bo to przyspieszy badania. A jak przyspieszy badania... To się przyda. To dość mocno. Shop widzę się ostro wkurzył. Kto tutaj jest ranny? Kto tutaj? Z kimś się pobiła? Nie wiem. Ale dobra. Dobra, ustawię może dodatkowe linie obrony w tym miejscu. Będą teraz... Boże święty. Dobra, ty pójdziesz. I ty pójdziesz, bo widzę, że nie masz nic do roboty, więc... Możecie podejść. Shop już widzę, idzie. Tylko czy trafią? No trafili. Traficie? Zanim podejdzie? No, bardzo ładnie. W pełni wyleczona, bardzo ładnie też. Dobra. I tam ma rewolwer. Ja chyba w badaniach chciałem iść najpierw jeszcze w to. Ale może niech zrobią najpierw to badanie. Dość długie jest. Leona, co jest? Czas wolny? Chyba czas wolny. Ale dobra, no przydałoby się zrobić coś, żeby więcej zarobić, więc dodatkowo trzeba byłoby znaleźć osobę, która no, ma dobre pracy. Niezbytnio w miarę dobra, na przykład tutaj ta osoba, ewentualnie te dwie. Ona już ma swoją przypisane, więc jej nie chcę ruszać w tym, więc ustawię by, więc może... Ustawię tak, że ona będzie miała też to, ale damy jej to na drugim poziomie. Ta ma idealnie na drugim, ale tak. Twoim zadaniem tutaj, bo ty jesteś w budowlance, dobra, więc... A nie, bo to są budowlanki. Oj, to problem. No, to na razie nie będę dawał nikomu tego. Zostanie tak, jak jest. I teraz tak, co bym chciał wytworzyć? Na pewno bym chciał wytworzyć trochę ubrań. A po co ubrania? Żeby je sprzedać. Trochę tych ubrań mimo wszystko mam. Tkaniny i tak będzie mi przybywało. A tak zawsze będę miał coś na sprzedaż. Żeby zarobić, bo na pewno będę potrzebował superstar i może komponenty, żeby jeszcze coś tu wybudować. Ale jak zrobię fabrykę, w sensie ten stół fabryczny, czy jak to tam się nazywa, to będę mógł komponenty konstruować ze stali, więc będę już miał jedną rzecz jakby... no, z głowy. Jeszcze usunę. O strefę, mniej więcej, żeby mi nie wadziła tutaj za bardzo. O! I teraz tak, ile już to leci? 13, dobra. Czyli tak, mogę iść do każdego... Najbliżej mam chyba do tego albo do tego. Przez chwilę, zobaczmy. Do ciebie jest 7 dni. A od... do tego jest dzień, czyli najbliżej mam do tego tu. Do tego raczej pójdę. Ale to najpierw tu widzę... O, już kubyta doszła. Niewiele, ale doszło zawsze coś. No bo dajmy, żeby kubydzę posadzili mimo wszystko, bo ona długo rośnie, ale zawsze coś daje. Kolega
trochę się już stalą zajmuje. Ktoś widzę już ubrał niektóre rzeczy. Ale dobra, mniejsza z tym. Tkaniny jeszcze mamy w miarę sporo, skóry też, jak się ją połączy. No wołów tu w miarę dużo też jest. Tak samo doszedł handel orbitalny, jak dobrze widziałem w tym wszystkim. O! I to by się przydało też. Ale na razie może się bym wycofał, bo nie mam zbytnio co sprzedawać. Znaczy poza paliwem od Bumelopy, to jest samiec. Czyli może bym jeszcze jednego samca zabrał, bo nie mam ochoty mieć później problemów ze zwierzętami. To mogę rozebrać po części. Tu widzę kapsuła ładunkowa z czym. Teoretycznie bym mógł to sprzedać, ale nie jestem przekonany co do tego. Więc może sobie odpuszczę mimo wszystko. Widzę, więcej fragmentów statków jest, to se na części rozbierzemy. Boże, ile tego tu leży? Sporo tego. Znaczy, komponenty będę miał mimo wszystko. Jakiś zapas. I teraz tak, tu są bumelopy, czyli... Tu jest samica. Tu jest samica i... Chwila. Samica i... Samice same. Jeszcze gdzieś jakieś bumelopy są? Czy tylko tamto stado? Tylko to. Teoretycznie mógłbym, żeby nie mogły się rozmnażać, ale jakoś nie mam ochoty tego robić. To nie jest mój styl, tu od razu zaznaczę, żeby tego nie zbierali. O, wspaniała, czyli to będzie trochę kosztowało na pewno. Ktoś się pobił. Co jest? Po co wy się bijecie? Weź uratuj go. Słabe widzę, mamy tkaninę. Boże święty, kto go pobił? Jeszcze powiedzcie, że jest ranny mocno. Na szczęście nie. Ale dobra. Jeszcze szpital będzie trzeba gdzieś postawić. Nie wiem, jak to skończymy. Tu szpital powstanie. O, kolega może chodzić, no to podejdź po swoją broń. Wyposaż się w to. I nie, nic stąd nie bierzecie, nic stąd nie bierzecie. Nic stamtąd nie brać. To jest ostatnia rzecz, jaką chcę. Macie stamtąd nic nie brać. I będzie dobrze. I teraz tak. Mam za mało tego. Jak dobrze chyba widzę. Więc może to mieć lekki powód, ale nie chcę robić więcej. Chyba jeszcze świątynię jakąś wybuduję. Żeby w tym miejscu nie było. Świątynię może w tym miejscu bym walnął. Albo... No tu chcę mieć jadalnię. Więc tam na pewno imprezy będą się odbywały i śluby. Więc może jednak... Jakąś niewielką świątynię dam w tym miejscu. O, taką niewielką świątynię walnę w tym miejscu. Nad podłogami się pomyśli, bo chyba nie mam jakichś takich specjalnie fajnych podłóg. Dokładnie. Z nad podłogami trzeba będzie później pomyśleć. Badania powoli lecą. Już prawie połowy mamy. Tu widzę, chyba stworzyli tę połączoną skórę, czy nie, nie połączyli. 34. Tak, będzie starczyło. Tylko muszą połączyć. Więc niech połączą. I teraz tak. Czapka zimowa i kapelusze. Się zajmuje swoimi sprawami. Tu widzę każdy też swoimi. Tak gdzieś chodzi. Czy wszystkie komponenty właśnie zostały zebrane? Jeszcze nie. A jest ich sporo i to jest dobry. I to jest dobrze. Dobra, więcej rzeczy jest zbieranych.
kapelusze też robione, najwyżej resztę tego posprzedam. Kolonista został wyleczony, bardzo dobrze. Dobra, no to chyba nie miałam nic innego do tego, więc wstawimy podłogę zwykłą drewnianą na ten moment. Zaczniemy powoli przenosić to wszystko. I teraz tak, tu po środku powstanie to. Albo nie, chwila. Przeniesiemy to bardziej tam na górę. To postawimy powoli w tym miejscu. Przenosimy po prostu w skrócie wszystkie rzeczy, jakie mamy. Zajmij się może prędzej tym, to jest do rozbiórki. To miejsce na imprezy, no mogę w sumie zostawić, bo może zostawię tutaj, żeby lider przemawiał. I to też zostawię. W tym miejscu bym też chętnie dał miejsce imprez. To też jest do przeniesienia. Tam na pewno światło jakieś trzeba dać. Więc trzeba będzie poprowadzić to przez środek. O. Okej. Światło może w tych dwóch miejscach bym dał. Po bokach dwa pomniki jakieś. Z jakiegoś materiału. I to by już w miarę wyglądało. Myślę, że też mógłbym tu wkleić warsztat, w sensie to na narzędzia, żeby więcej, może więcej tam mięsa czy coś, bo na pewno zwiększy pracę. Tak samo to nawet zwiększy badania. Dobra, tu widzę kapelusz też zrobiony, bardzo dobrze. Tu się zajmujecie tym, co macie i też dobrze. Już możecie w sumie lampy postawić. To ktoś przeniesie? Mogłabyś przenieść, nie masz... A nie, nie możesz. To inaczej, to... A nie, też nie masz sprzątania. Weź to przenieść, jakbyś mogła. Dziękuję. Tkaninę jeszcze od razu nie właśnie widzę. Ze zwierząt mamy tylko właśnie bumelopy i naszą małpkę, która ma 18 lat. Jest trochę stara ta małpka mimo wszystko, ale dobra. Połączmy to. Czekam tylko na połączenie w tym miejscu. Ok. Cyk i cyk. Mamy świątynię nową. A nie, to jest też potrzebne. To postawimy w tym miejscu może jednak. A to usunę. Nie mamy w sumie więcej miejsca, więc tą lampę może przeniosę w tym miejscu. Na imprezy przeniosę tam. A to bym... Może na razie do ślubów też zniszczę, ale tak. To już jest piękne. No niewielka świątynia, ale jest. To jeszcze ma wytrzymać 12 dni, no to tyle wytrzymać wytrzyma. I teraz tak, od razu wyślę tam może ludzi. I kogo wyślemy? Wyślemy ciebie. Ciebie i może ciebie. Zabierzecie całe biopaliwo, jakie mamy. Resztę tego i tkaniny. I tu i tu raczej możemy sprzedać. Co stąd jeszcze takiego do sprzedania mamy? Łuk. To z superstali i... Młot, ale nie wiem, czy go zostawić, czy nie, więc na razie zostawię. Na pewno biorę ubrania wszystkie. I srebro na pewno całe zabiorę. Złoto sobie zostawię, bo może się później przydać. I chyba to wszystko, więc wyślemy w trasę. Wiem, że macie zarcia jedzenia tylko na tyle, ale powinno być ok. No Jezu, ale to szybko znikło. Ale dobra. Kolega odgotowania jest tutaj. Zobaczmy chwilę sprzęt. Muszę jeszcze raz porównać. 9 i coś. A ten zadaje niewiele. Czyli to mógłbym sobie też zabrać, ale już trudno. W
prostu mogę to przetopić, bo nie będę z tego korzystał, więc przetopimy broń, jakbyście mogli, na stal. Mamy 28 komponentów, to już jest coś. Widzę stal też przetopiona, ale chyba niewiele, nie wiem. Ale tak. Jeszcze tu sobie zobaczę, co mamy odblokowane, co nie. Mamy wieżyczki, więc wieżyczkę teoretycznie jakoś gdzieś bym mógł dać. Na przykład w takich miejscach, typowo zagrożonych jak tu, ewentualnie tam. Przynajmniej jeszcze chyba prądu mamy w miarę, no w miarę to nie nawet. Więc może z zasilania fajnie będzie, więc jak już to opracuję, to na pewno jeszcze ta broń poczeka sobie. Pójdę w panele słoneczne i stąd i w protezy, bo protezy to się też przydadzą. W sumie mogę im zrobić harfę, żeby mieli jakąś rozrywkę niewielką więcej. Tu w sumie bym stworzył kolejną lampę dla oświetlenia tego wszystkiego. Moglibyście w sumie zrobić kolejny stół. W sumie zróbcie to wszystko teraz ze stali. Ile by to wyszło? Nie ma lidera, więc wyjdzie trochę słabiej. Więc może też nie wyjść, więc może nie za dużo tego daje. Za dużo może. Za dużo może. Ale dobra. Czyli handel. Za chwilę będzie. A właściwie to już. I zobaczmy. Biopaliwo. Resztki tego. Oj, medycyny nie daje. Jeduit. Czy to co to jest, jak to się mówi? Jedeit. No to źle mówię. Sprzedaje się ubrania. To sprzedane. Bronie wzięli, bronie wzięli też. A właśnie, dobra. Co wy macie ciekawego tak na sprzedaż? No nic nie macie zbytnio. Ta kurtka wygląda spoko, ale nie. Bioniczna noga, psychiczna, drukarka. O, jest super stal. To w tym miejscu. No to zabierzmy tak 60. Na wszelki wypadek zabrałbym trochę uranu. Jakby do czegoś miał się przydać. O! Co by stąd się jeszcze mogło przydać? Jedno. Komponenty mamy zaawansowane, zabiorę jeszcze jeden, jakby był potrzebny. I czekolad. Nie wiem, w sumie bym zabrał coś na drogę. Bo nie mają co tutaj jeść, więc. Ja to zabiorę chyba tylko to. Oj, dobra, będziemy płacić. To zabiorę wam może tylko 3 posiłki. Znaczy. Wam zajmie powrót do domu. 5. No to chyba starczy, mam nadzieję, na powrót tutaj. 11 dni to jeszcze trzeba utrzymać. Wszyscy sobie dają radę. Ten wielki nie, coś... Boże, myślałem, że on na drzewo się rzucił, żeby zjeść. To by było dziwne. Ale dobra. Jedzenia mamy, czyli można byłoby w sumie wrócić do wydobywania stali. Przy okazji trochę więcej drzewa by się przydało. A późniejsze plany budowlane, czy co tam będzie robione. No, przyszły nawet zwierzęta tutaj, to w sumie ktoś ma tutaj polowanie? Ty masz polowanie, no to a ty masz rewolwer, pistolet. W sumie będę musiał jeszcze popatrzeć, kto ma jakie zdolności i to ich w końcu dozbroić. Strzelasz się tym pistoletem, mocno odgrywa to. To się dostanie kopa. Ale dobra, nasi już doszli, to jest bardzo fajnie. Badaniami się nikt nie zajmuje, bo nie ma jak. Ale przynajmniej doszli do kolonii, więc to też jest jakiś plus. Ja
teraz pomyśleć trzeba. W tym wszystkim tam wszystko odkładają i bardzo dobrze. Mniej więcej materiałów, zawsze coś. Dobra, co by się tak mogło przydać? Z tego no nie ma niezbyt tego wszystkiego, co by się przydać mogło. Ile tej stali jest? No, dobra, może na razie zignoruję tą stal. Skupcie się na drewnie, byście mogli. To jeszcze 10 dni musi potrwać. Odcinek w miarę jeszcze... Jeszcze mogę pociągnąć dalej odcinek. Wracając do was tutaj, to rzeźbę moglibyście z... Czego byście mi mogli rzeźbę zrobić? To jest razy 10, czyli bym 1000 zabrali z tego. Złoto również. Na razie może powstrzymam się z tym wszystkim. Niech ludzie odpoczną i wrócą do badań jak tylko mogą, bo już jestem blisko. Może nawet to dzisiaj opracują. Bo i byłoby fajnie. Skóra dojdzie. Za... No w sumie mógłbym spróbować to zrobić, jak już wszystkich mamy w kolonii. Kto tutaj się miał zająć tym wszystkim? Ty jesteś zmęczona, więc ty tam robisz co innego. Ale dobra, tu już widzę, jest ogarniane to. I teraz tak. Umiejętności wystrzelania. Ty masz na jedynce. Więc no... Ciebie stosujemy tylko i do obrony, więc tobie pistolet zostawię. Tobie mógł... No pistolet bym mógł dać. Ty musisz dostać lepszą broń. Ty tą, co masz, zostaje. I tą. Czyli w sumie musiał jedną jakąś dobrą broń wyprodukować. Ewentualnie bym dla niej zrobił karabin snajperski, ta by dostała strzelby, a ta by dostała właśnie po niej CKM-a. Czy nie tylko CKM-a, tylko ten EPM-a. I to byłby już jakiś plan. Ale to jeszcze no, badania trochę zajmą. Widzę, że skóry mamy, więc można byłoby zrobić dodatkowe. W sumie mogę zrobić od razu dwa, na wszelki wypadek. Drewno już widzę doszło, więc w sumie możesz zrobić dwie duże rzeźby z drewna. Ktoś tam mógłby zrobić. Badania jeszcze troszkę. Jeszcze 1000 został i coś. A to już naprawdę niewiele. Może dalej bym ciągnął drogi. Pytanie z czego... Dobra, czyli to nie jest to. To jest z łupku. Oj! Chwila, nie. Też nie? To jest łupek. To jest robione z tego, ten, nie? Nie. To jest piaskowca. Dobra, że ja już nie zrobiłem tak jak wtedy. Musiał od nowa budować. Dobra, piaskowca z pobliżu możecie zabrać, od razu by się drogi porobiło. Pomijając na razie tą drogę tu, ale tutaj może drogę bym zrobił. Do tego mostu ewentualnie jakąś bym tu dokończył prowadzenie. Więc może to do zlikwidowania by poszło. Tu widzę, kolega się zajmuje naszymi rzeźbami. Badania jeszcze trochę. Czy powinno wszystkiego mi wystarczyć na to wszystko? Boże, samochody jeżdżą za oknem, aż to słychać. Co ja możecie na razie przerwać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale się ustawili. Ujdź. Oj, nie, oj. Rozstali się. Nasza para się rozstała. Jezu, ale smutno. Ale smutno. Czyli mamy... Czyli pokoik się na nic zdał teraz. Może więzienie usunę też na ten moment. I tam dla kolonistów. Może anuluje przydział.
przydziela tutaj nowych kolonistów. No w sensie tą rozstaną parę na ten moment. No jakoś nas smutno, że się zrostali, no. Ale no trudno, ja na to wpływu nie mam. Co się niestety dzieje, no tak chcieli, to tak zrobili. Ale no smutno, że się rozstali, no taka fajna para była, a teraz no coś nie wyszło. Właśnie, z jakiego powodu by się rozstaliście? Chwila. Relacje. Z Samantha. Samantha, dlaczego ty z nim właśnie? No dlaczego nie pokazuje? Dlaczego ty z nim zerwałaś? Albo ty? No. Czyli Samantha mu powiedziała, no mimo wszystko. Smuteczek. Ale cóż, stało się niestety. Tylko no trzeba żyć dalej niestety w tym świecie. Nic na to nie poradzimy. Kolego niestety, no szkoda tylko, że muszę dalej. Będę musiał wybudować więcej mieszkań. Nie wiem, może no, utrudni to lekko, ale coś z tego wyjdzie. Całkiem fajnie wyglądająca może wioska, osada. A właśnie, bo my już to opracowaliśmy, więc to będzie chyba w różnych. O! Czyli zostanie mi jeszcze trochę tego wszystkiego, bardzo dobrze. Możecie się zająć tym robieniem. Jakbyście mogli to zrobić. Byłoby całkiem spoko. A co do badań, to jak mówiłem, panele słoneczne postawię w tym miejscu może jakiś. To można do rozbiórki, bo raczej nie będę potrzebował. Tam dalej droga już poprowadzona, tu droga też pójdzie dalej. Zostało mi 8. To wykorzystamy tutaj. I jeszcze tu dalej jedno. No, jak na złość musiało zostać, tak? Jak na złość musiał ten płotek zostać? No to w tym miejscu na płotek. No kuźno, jak na złość ten jeden blok został. Niezbyt miło. Ale dobra, bo tutaj mam, będę miał trochę miejsca, więc... O, tak sobie... trochę do przodu zrobimy. Widzę, mamy tych bloczków trochę więcej, no i fajnie. Będzie można więcej budować. Oczywiście jak to wszystko minie. Wszyscy widzę, mają czas wolny. No i teraz tak, mamy... O, dwa takie same nawet chyba. Pomniczki, więc bardzo ładnie. No to je postawimy w tych dwóch miejscach. I za chwilę może przyspę nowego kolonista. Właśnie, gdzie bym mógł więcej chat? No muszę iść na południe, to na pewno. Ewentualnie te farmy ryżu bym przeniósł. To by będzie trzeba skrócić wtedy. A tą farmę ryżu bym przeniósł w to miejsce. Na 4, czyli tak. Tu bym poszedł. Tu by poszedł budynek i by było raz, dwa, trzy, cztery. Tu bym zlikwidował. Tu by droga. I chyba tak by mogło iść. A nie. No to nawet. Tu i tu. I to będzie trzeba dać w dół.
I to będzie trzeba dać w dół. To na razie nie będzie rosło. Tutaj zaznaczymy, żeby też. I tutaj, żeby też. Niech to wyrośnie. Plany. A bo w sumie tu może rosnąć. Jakieś zapasy musimy mieć. I panele słoneczne opracowane. Pytanie. Jeden panel może w tym miejscu, albo w tym bym mógł postawić. Ewentualnie tutaj w centrum. Choć w centrum raczej bym nie chciał, ale jest miejsce. No w sumie stawmy w centrum. O. Będziemy mieli w centrum. Centrum zasilania. O. Tak to nazwiemy. Centrum zasilania to jest. Będzie to nasze centrum zasilania kolonii. Ale dobra. Może bym od razu zajął się wyczyszczaniem. Gdyby trzeba było zmniejszyć to w to miejsce. Struktury. To na 3. Tutaj. Raz, 2, 3, 4, 5. To miejsce tu i tu. To będzie trzeba oczywiście zniszczyć. Oczywiście można zebrać. Tu zostawię na razie tak. Co tutaj jest? Granit. Granitu gdzieś jeszcze więcej w okolicy mamy? Jest tu granit. No w sumie przy okazji możecie ten piaskowiec zebrać. Proszę. Może uda się zdążyć, jeszcze to nowego kolonistę wprowadzimy do kolonii. Zasilanie. O, widzę, że będę mógł w sumie poprowadzić inaczej kabelki. Między innymi w sumie mógłbym... Właśnie, zobaczmy jak to wygląda z połączeniami. Najpierw. Czyli to mogę połączyć inaczej? To mogę. To połączyć inaczej na pewno. Tutaj, żeby kabelki przez budynek nie przechodziły. Jeszcze dalej zobaczmy. Co to jeszcze jest do przestawienia? Tutaj raczej nie chcę iść dalej, więc zostaje jak jest. Tu zostaje. Reszta jest dobrze. Reszta jest legit. Widzę, że magmu go zabrakło. A nie, wapna, kuźle belek. Ile tego zostało? 2, 3, 4, 5. No trzeba 5, czyli bym musiał 2 zabrać. W sumie zabierzcie całą tą ekipę. A w międzyczasie podłogi. Piaskowiec. Droga poprowadzona, mamy gości. Piastek tutaj. Gdzie? Drogę jakąś też poprowadzę. Mamy gości. To jest jeden? Tak, tylko jedna osoba. Chcą do nas dołączyć jakieś osoby chętne, to nie. Nie przyjmuję. Może najpierw poczekam, aż tu skończą. Baterie działają? Działają raczej. I dobrze. Zaczynamy zabawę z meblowaniem. Tutaj. Uj. Szalone zwierzęta wiewiórki. Ile wiewiórek my mamy? Jedna, druga. Dwie są z tej strony. Już w bazie. Kolego. Chwila, tu jest wiewiórka. Atakuj wiewiórkę. Dobra, jedna padła. Tu jest wiewiórka. No chyba, że kolega się zajmie tą wiewiórką, jak zobaczy. A, kolejna padła. O! Kolega widzę też załatwił wiewiórkę, bardzo dobrze.
Dobra, no to rebelia wiewiórek, że tak powiem. O, widzę, że już chyba jest nawet czas, żeby skończyć. Więc może to zrobię nawet. No, ale kolonia się na razie tak prezentuje. Od razu może zacznę badanie, żeby było. Co ja chciałem tu badać? Harfy. I później tamto. Więc tak, na razie tak się... Tak wygląda kolonia. Myślę, że na tyle będzie koniec. Więc widzimy się w następnym razem. Nie wiem kiedy, ale spróbuję wrzucać filmy mimo wszystko. Więc trzymajcie się ciepło, może zwolnię. No i cześć.